Witam, kolejny kawałek. Chcecie ciekawostkę? Co ta flaga wam przypomina? Wiecie co to jest? To jest krzyżacka flaga. Kolory czysto krzyżackie z czarnymi orłami i tak dalej. To jest klasyka gatunku. Ale wiecie gdzie to jest? To jest we Wrocławiu na urzędzie marszałkowskim. Za chwilę zobaczymy to wszystko w całości. Mało tego, jeszcze zobaczymy pod zadaszeniem, przed głównym wejściem, też ten herb, krzyżacki herb. A więc słuchajcie, od Grunwaldu tutaj świat się akurat kręci. Minęło trochę lat od Grunwaldu, ale tutaj widzimy, że powoli się społeczeństwo przyzwyczaja, że to jest jakby taki nawrót do krzyżackich, do krzyżackiej symboliki. To może być prawdziwym powodem zmiany nazwy Placu Grunwaldzkiego, ta flaga właśnie. Słowieszcza znak na Rondo Reagana. No właśnie. Ale więc zamiast tego pasaż grunwaldzki. Aby już ludzie w ogóle nie wiedzieli o co chodzi. Miejscowość, Grunwald, miejscowość, nic wielkiego. Nie było bitwy w 1410. Tak się młodzieży sugeruje. Coraz mniej młodzieży wie w ogóle o tej bitwie. W ogóle nie wiedzą, jakie były problemy w czasach Grunwaldu, że Grunwald z krzyżakami ma to do siebie, że to była bitwa, która była ostatnią 50. krucjatą na Polskę. Watykańsko dokładnie. Krucjatę. I proszę bardzo, teraz na przykład w tych urzędzie, tak, widzimy. Tam jest właśnie sejmik dolnośląski. Tam zbierają się radni sejmiku i na każdą sesję wchodzą przez te drzwi pod tym herbem, pod tym znakiem. Jaki to jest znak, proszę Państwa? No, już żeby można tutaj od razu i powiedzieć. Co oni obradują? Jakie tutaj decyzje się podejmuje? Jakie? Krzyżackie. No, no i to tyle, powiedzmy, co chcemy powiedzieć. Dziękujemy.